Tutaj jestem, gdzie byłem, gdzie się urodziłem. Tu się wychowałem i tutaj zostałem. Mogłem jechać, wyjechać i stąd się oddalić, ale jednak zostałem z tymi, co zostali. Może lepiej by było, kto by to ocenił, gdybym rzucił to wszystko, miejsce bycia zmienił. Mogłem jechać, wyjechać i stąd się oddalić, ale jednak zostałem z tymi, co zostali. Tutaj jestem, gdzie byłem, gdzie się urodziłem, tu się wychowałem i tutaj zostałem. Pomyślałem, to samo słońce wszędzie świeci, więc gdzie byli dziadkowie, będą moje dzieci. Czegoż płaczesz? Staremu mówił Krzyżyk młody. Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody. Tyś w niej zrodzony, rzekł stary. Przeto ci wybaczę, jam był wolny dziś w klatce i dlatego płaczę. Polska leży w Europie. Polska to kraj nad Wisłą. Polska leży nad Bałtykiem i to wszystko? Nie, nie wszystko. Witam, nazywam się Stanisław August Poniatowski. Opowiem wam, jak to kiedyś było z tą naszą Polską. Kiedy w 1764 roku na tron Rzeczpospolitej Obojga Narodów wstępował Stanisław August Poniatowski, państwo polsko-litewskie należało do największych w Europie. Granice państwa obejmowały nie tylko większość dzisiejszego terytorium Polski, ale także praktycznie całe Litwę i Białoruś, połowę Ukrainy, większość Łotwy, a także skrawki dzisiejszej Rosji, Słowacji i Mołdawii. W ogromnym państwie polsko-litewskim brakowało jednak sprawnych rządów, co czyniło je bezwolnym przedmiotem intryg sąsiednich mocarstw. Największe wpływy zdobyła w nim Rosja. Jej władczyni, Katarzynie II, zawdzięczał tron Stanisław August Poniatowski. Kiedy w 1768 roku przeciwko królowi i Rosjanom zbuntowała się część szlachty skupiona w Konfederacji Barskiej, doszło do czteroletniej wojny. Konfederacja Barska stała się dla sąsiadów Polski pretekstem do zaboru kolejnych terytoriów. W latach 1769-1770 Cesarstwo Habsburgów zajęło Spisz i Podhale, które zostały przyłączone do Węgier. W 1772 roku Rosja, Prusy i Austria usankcjonowały pierwszy rozbiór Polski. Rosja zajęła ziemię na wschód od rzek Dźwina i Dniepr. Prusy przyłączyły obszar dawnych Prus Królewskich bez Gdańska i Torunia oraz część Wielkopolski i Kujaw. Austria oderwała od Polski część Małopolski na południe od Wisły, a także Podole. W ciągu kolejnych lat, pod wpływem idei oświecenia, coraz bardziej rósł w siłę obóz zwolenników reform, które uczyniłyby z Rzeczpospolitej silne, nowoczesne państwo niezależne od sąsiednich mocarstw. W 1791 roku reformatorom udało się przeforsować Konstytucję 3 maja, radykalnie zmieniającą ustrój państwa. W odpowiedzi na uchwalenie Konstytucji caryca Katarzyna II wykorzystała swoich zwolenników wśród potężnych magnatów, którzy w 1792 roku zawiązali Konfederację Targowicką i zwrócili się do Rosji o opiekę. Armia rosyjska wkroczyła do Polski, złamała opór znacznie mniejszej armii Rzeczpospolitej i unieważniła dotychczasowe reformy. Efektem interwencji rosyjskiej było nie tylko zablokowanie reform i okupacja wojskowa ziem Rzeczpospolitej, ale wkrótce także drugi rozbiór Polski. Ponieważ Austria skupiła się na walce z rewolucyjną Francją, tym razem w zaborze wzięły udział tylko Rosja i Prusy. Pod władzę rosyjską przeszła większość wschodnich ziem Rzeczpospolitej.
Prusy zajęły Gdańsk i Toruń, resztę Wielkopolski i Kujaw oraz część Mazowsza. W 1794 roku w kadłubowym państwie polskim, pozostającym pod okupacją rosyjską, wybuchło powstanie kościuszkowskie. Po 8 miesiącach nierównej walki zostało ono stłumione przez wojska carskie i pruskie. Niecały rok po upadku powstania kościuszkowskiego, w październiku 1795 roku, Rosja, Prusy i Austria podpisały traktat sankcjonujący ostateczny trzeci rozbiór Polski. Tym razem Rosja przyłączyła tereny na wschód od Niemna i Bugu. Prusy zajęły obszary na zachód od Pilicy, Bugu i Niemna. Austrii przypadły ziemie centralnej Polski między Pilicą a Bugiem. Taki podział miał się utrzymać jedynie kilka lat, do czasu wojen napoleońskich, ale niepodległa Polska zniknęła z mapy Europy na całe 123 lata. Przez długie lata Polski nie było na mapie Europy. Jej ziemie zostały podzielone przez trzy inne państwa: Rosję, Austrię i Prusy. Aż nadszedł pamiętny dzień, dzień 11 listopada 1918 roku, w którym Polska odzyskała niepodległość. O roku ów! Kto ciebie widział w naszym kraju? Jakieś dziwne przeczucie, jak przed świata końcem, jakieś oczekiwanie, tęskne i radosne. Tego dnia prasa donosiła: na ulice miast wyszły tłumy. I choć dzień był chłodny, listopadowy, wydaje się wszystkim najpiękniejszy, najsłoneczniejszy, najszczęśliwszy. Na całym świecie ludzie dziś się cieszą, świętują koniec wojny. Dla nas ten dzień znaczy nieskończenie więcej. My świętujemy początek naszej wolności. Ojczyzna to łany zbóż szumiące latem, ciemne bory leśne, spienione morskie fale, bystre górskie potoki, wspaniałe górskie szczyty i zielone łąki. Ojczyzna to wspaniała kwietna wiosna, to polskie złociste lato, to niezwykła w swych barwach jesień, to polska zima, a dziś właśnie są jej urodziny. Więc dziś jeszcze jeden listopad to okna zamykał, żółtych liści szelestał i znów nas odszukał. Złóżmy więc życzenia ojczyźnie z okazji jej urodzin. Hej, kwiaty na armaty! Dziś w całej Polsce brzmi mazurek. Wszystkiego najlepszego, droga ojczyzno. 11 listopada. Tę rocznicę dzisiaj pamiętać wypada. Kochana ojczyzno, z najlepszymi życzeniami w Dniu Niepodległości. Moja ojczyzno, kolorowa plamko na wielkiej mapie świata, życzę ci, aby cię nigdy na tej mapie nie zabrakło. Polsko, z okazji twego święta życzę ci radości codziennych, myśli dobrych, chwil spokojnych nie tylko od święta, i wielu pozytywnych dokonań. Polsko, życzę ci, aby już nikt nie musiał cię wyzwalać. Jeżeli tutaj domu próg, jeżeli serce stąd pochodzi, na miedzach śpi czerwony łuk, a chleb powszedni tu się rodzi. Nauczmy się na pamięć tego kraju, litera po literze, dzień po dniu, co oczy po horyzont ogarniają, co zdarzyć nam się może tylko tu, w złocistym lipcu czy zielonym maju. Niepodległość? Trudne słowo. Może ono znaczy coś ważnego w naszym życiu. Kto mi wytłumaczy? Tak, to słowo bardzo ważne. Jeśli słuchać umiesz, to na pewno już niedługo łatwo je zrozumiesz. Uwięziony ptak nie śpiewa. A czy wiesz dlaczego? Bo nie spotkasz nigdy w klatce ptaka szczęśliwego.
To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć, was też powinny boleć. My tym powiemy, że te 1000 walecznych, które tu leżą na tym cmentarzu, to są nasi najdrożsi bracia, którzy dali życie o wolność ojczyzny. I po bitwie wyryliśmy napis: Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie.